Cześć Boże, Jagoda i Leszek Rogozińscy. Jesteśmy w domowym kościele, we wspólnocie domowego kościoła. Mamy czwórkę dzieci, 10-letnią Zosię, 7-letniego Jacka, 4-letniego Jasia i rocznego Józia. I zostaliśmy poproszeni, żeby podzielić się tym, jak czytamy Pismo Święte z naszymi dziećmi. Jednym ze zobowiązań domowego kościoła jest wspólne czytanie, jest czytanie po prostu Słowa Bożego. A chcieliśmy to robić z dziećmi i w momencie, kiedy przygotowywaliśmy się z Zosią do wczesnej Komunii Świętej, kiedy miała 5 lat, to stwierdziliśmy, że może dobrym pomysłem będzie czytać wspólnie z dziećmi po modlitwie wieczornej Ewangelię z dnia. I w zasadzie od tego się zaczęło. Przeczytaliśmy, przez około 3 lata czytaliśmy Ewangelię z dnia, później stwierdziliśmy, że może warto po prostu czytać Ewangelię po kolei. Zaczęliśmy od Ewangelii Łukasza. W tej chwili jesteśmy na listach. Listy są trudne. Listy są trudne. Dzieci nie zawsze chętnie je słuchają, ale czytamy codziennie po jakimś takim małym fragmencie. Ale też jest tak, że dzieci to bardzo lubią i kiedy zdarzało się, że z jakichś powodów nie czytaliśmy, to traktowały to wręcz jako karę. Bardzo się o to dopominają i lubią ten moment spotkania ze Słowem Bożym. No, podobnie jest z modlitwą, natomiast jakby istota tego jest taka, bo wiadomo, że nie wybieramy przesadnie tekstów, dzieci słuchają wszystkiego, czy rozumieją, czy nie rozumieją. W końcu Słowo Boże odnosi się także do serca, do duszy, niekoniecznie tylko do intelektu, do umysłu, więc po prostu obcują z tym Słowem Bożym, widzą, że to jest realne, widzą, że dla nas to jest coś normalnego, codziennego, że też żyjemy z tym na co dzień. Jest to dla nas ważne. Więc mogą wzrastać w klimacie tego, co mówi Pan Bóg do nas. Widzą to praktycznie. No a poza tym jest to podstawa do rozmów na kanwie różnych historii z Pisma Świętego, do bardzo poważnych i głębokich rozmów, gdzie tak naprawdę mamy okazję im tłumaczyć rzeczy najważniejsze. No w sposób nawiązujący do tradycji katolickiej. To jest moim zdaniem bardzo ważne, dużo lepsze niż tłumaczenie im na podstawie na przykład wiadomości, że tak powiem, telewizyjnych. No i uważam, że dla nich jest to też duża skarbnica wiedzy i takiego praktycznego poznawania Pana Boga. Dla nas bardzo ważny jest namiot spotkania i wydaje mi się, że też z tego to, ze zobowiązań w ogóle domowego kościoła to wyniknęło. Teraz tak też taką radością naszą jest to, że Zosia na przykład przed lekcjami, bo uczymy też dzieci w edukacji domowej, Zosia przed lekcjami czyta Ewangelię z dnia i jest to też takie wprowadzenie dla niej już do namiotu spotkania. Także jest to też cenne takie doświadczenie. No, Zosia jest najstarsza, już niejednokrotnie ona czyta tak naprawdę Pismo Święte. Chce to robić. Dla nas wieczorem właśnie pomóc. Jak jest coś trudniejszego czy dłuższego, to przeważnie przekazuje nam i my czytamy. Ale często już ona też podejmuje to i czyta dla całej rodziny. Także no, chyba wszystko tego kwintesencja tego, o co chodzi, to po prostu obcowanie ze Słowem Bożym. Jest to bardzo ważna rzecz w codzienności. Tak naprawdę codzienna rozmowa z Panem Bogiem, całej naszej rodziny. Zachęcamy wszystkich. Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.